Czy będzie to materiał w stylu... A kiedyś to było, kiedyś to było. Może, nie wykluczam tego, poopowiadam wam o paru moich przygodach, o tym co się zmieniło na lepsze, bądź na gorsze, na przestrzeni lat. Wszystko zaczyna się gdzieś w okolicach 2010 roku. Mój ziomo Mirek pokazuje mi Margonem. Wtedy odpowiedziałem mu, że to jakieś gówno i że nie będę w to grał. Minął bliżej nieokreślony czas i gdzieś w szkole na nowo usłyszałem o Margonem. Siema. Siema, co tam? A jaką fajną grę znalazłem. Dawaj, gramy. Przecież ja ci już kiedyś pokazywałem. Co? Niemożliwe. Nie mówiłeś mi o tej grze. No z biegiem czasu sobie przypomniałem, że jednak mi mówił, a ja z jakiegoś powodu wyrzuciłem to z pamięci. I tak oto zaczęła się przygoda z Margonem. Stworzenie pierwszego konta, pierwszej postaci. Nick, of course, z OG generatora nickname'ów, którego niejednokrotnie używałem do tworzenia ników do innych gier. A co do generatora? Stary generował 20 ników naraz. Teraz generuje jeden i to strasznie powoli z jakiegoś powodu. Nie wiem co im nie pasowało, że to zmienili. Ogólnie przez te lata grania spotkało mnie naprawdę wiele. Odbicia złodzieja w Tuzmer i nieświadomego zaniżania lotu po 20 powrotów do gry i robienie za każdym razem nowej postaci, bo na tej starej masz pełne EQ i już nie wiesz co, do czego, z czym, gdzie i jak. Jedna z lokacji, które najbardziej kojarzy mi się z dzieciństwem, jest usuniętym ekspowiskiem nad miastem Karkahan. Mowa tu oczywiście o osadzie Zulusu, w której to gracze pierwszy raz stykali się z redmapką oraz która sama w sobie skrywała tajne przejście. Tutaj zawsze stoi bóbr, tego trzeba ubić. O właśnie, stoi, zabijamy bobra i tutaj pod tym przychodzimy. Tu jest właśnie to ukryte przejście. Hejka, aktualnie jestem w trakcie montowania filmu i naszła mnie rozkmina, że z racji nowego interfejsu jakieś ukryte przejścia nie mają racji bytu, bo na starym miałeś ograniczone pole widzenia, w tym kwadracie, a teraz tego nie ma. Ale kaszana, ale no nic, o nowym i starym interfejsie sobie jeszcze pogadamy. Swego czasu upolowałem na aukcję unikat, sztylet kotołaka. Wręczyłem go mojej pobocznej, 20-levelowej postaci i z tym sztyletem poszedłem na łowy, do osady, by zabijać graczy. Wreszcie to ja byłem łowcą, a ktoś inny zwierzyną. Stałem się tym, przed czym sam niejednokrotnie uciekałem. Oczywiście po którymś zabójstwie któryś trup zawołał kolegę z setnym poziomem, historia zatoczyła koło. Chociaż przez moment było fajnie. Dzisiaj, jak już mówiłem, nie ma Zulusów. Zostały... Zulusy. Pamiętam moje zaskoczenie, jak się dowiedziałem, że one w ogóle istnieją? Druga osada Zulusów? Niemożliwe! Muszę to sprawdzić! Co? Kurwa? No i sprawdziłem to ekspowisko. Okazało się, że jak zginiesz w tej osadzie, to nie budzisz się w najbliższym mieście, a w ich więzieniu. I weź spróbuj stamtąd uciec, jak na straży stoją elity. Zawsze był trochę przestrach, że utknie się tam na zawsze, ale na szczęście ludzi grało tyle, że i tak ktoś zaraz przyszedł, wyczyścił ekspo i mogłeś na spokojnie stamtąd uciec. No, w najgorszym wypadku, to po prostu przenosiło cię następnego dnia bezpiecznie do miasta. Sam też niejednokrotnie wchodziłem na konto z wyższym levelem, by ziomków stamtąd ratować. Jeszcze co do Zulusów. Jak wiadomo, każdy z nich posiada swoją maskę. Za dzieciaka, na logikę myślałem, że ten Zulus, co ma maskę, na przykład brązową, to dropnie z niego właśnie taka sama maska brązowa. Okazało się, że nie do końca tak jest, bo ta maska nie dropiła z tego gościa, a tylko z tego... z tym tygrysem! W ogóle tą dekadę temu, samo XP-nie też było strasznie uciążliwe, gdyż potki nie stakowały się za sobą, co skutkowało tym, że każdy pojedynczy eliksir zajmował jeden slot w EQ. W praktyce częściej się latało po potki niż się XP-ło, no chyba, że wbijeś na tyle duży level, by kupować stakujące się potki u dziada z Tuzmer. A właśnie, co do Tuzmer. Moje drogie dzieci, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. W ten oto jesienny czas opowiem wam historię o odległych i zamierzchłych czasach. W mieście było gwarno jak co dzień. Tego dnia rządza przygód, jak dym, owijała każdego. Nawet przyziemnego mieszkańca. Lecz nie otulała ona mnie, ani moich kompanów, gdyż to my byliśmy powodem, z którego się ona wydobywała. Drewniany, lekko podniszczony stół w karczmie, a przy nim ja, Mirek oraz jego młodszy brat. Najstarszy z naszej trójki Mirosław, jak to miał w zwyczaju, obudził się z pomysłem. Panowie, wybierzmy się do Tuzmer. Arkadiusz, bo tak miał na imię jego młodszy brat, spojrzał pytająco na Mirka. Ja w ten czas sięgnąłem za pazuchę i wyciągnąłem na stół mapę. Tuzmer, powiadasz? Chodzi ci o to miasto na krańcu świata, gdzie drugi brzeg podobno nie istnieje? Chwila. Wtrącił się Arkadiusz. Jak to nie istnieje? Nawet Akwen w uroczysku ma swój drugi brzeg. W takie bajki
To jedynie ojciec Tomaszka może uwierzyć. Dodał i sięgnął po kufel piwa. Nie wiem, co słyszałeś, ale podobno nie da się tam dojść. Czyli od początku głównym celem nie było dotarcie do Tuzmer, a sprawdzenie, czy pogłoski są prawdą. Bez uprzedniego sprawdzenia nie dotrzemy do miasta. I tak oto wybraliśmy się do Tuzmer, ledwo gdzieś po wbiciu 30 poziomu, albo nawet i nie. Droga przez większość czasu była spokojna, dopóki nie dotarliśmy do sosnowego odludzia, w którym to przerażeni mijaliśmy tutejsze wielkie 60-levelowe koty. Uważając na każdy najdrobniejszy ruch, by przypadkiem nie zostać przez nie pożartym. Następnie przechodząc przez księżycowe wzniesienie, ni stąd, ni zowąd, nagle zostaliśmy zaatakowani. Jakiś czas później ktoś zaczął przenosić nasze ciała i dzięki temu wylądowaliśmy w najbliższym mieście. Tym miastem nie było Tuzmer. Pokażę wam teraz screena i będziecie mieli za zadanie wskazać, gdzie znajduje się wróg. Macie chwilę na zastanowienie się. Dodam, że i tak macie ułatwioną sprawę, bo wiecie, że akurat na tym konkretnym screenie czai się śmierć, a my nie wiedzieliśmy, w którym momencie całej tej trasy spodziewać się właśnie tej śmierci. I pewnie pomyśleliście, że co? Że mam was za debili. Przecież jak byk widać, tutaj pumę. Nas zaszlachtuje prosta piłka. Nic bardziej mylnego. Ona nawet nie ma agra. Prawdziwym wrogiem jest tępniak. Pieprzony leszy, morderca bez serca. Mało tego, patrzcie na to. Tu jest księżycowe wzniesienie i mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć lokacji do Tuzmer i raz, dwa, trzy, cztery, pięć lokacji do Mydhar. I jak cię Leszy zabił w księżycowym, to nigdy nie trafiłeś do Tuzmer. Mogłeś sobie pomarzyć, mimo że odległość do obydwu miast jest taka sama. Dzisiaj Leszego wtopionego w to nie spotkamy. Ogólnie mało to spotkamy z tego, co było kiedyś i sporą część graczy ten fakt boli, gdyż grają głównie z sentymentu. Przez lata w grze zmieniały się umki, czyli system umiejętności, który odblokowywał się po wbiciu 25 poziomu. Kiedyś było 5 różnych od siebie dróg, pakietów z umiejętnościami i musiałeś wiedzieć, gdzie znajduje się dany NPC, który nauczał danej drogi umiejętności, by mieć jakiekolwiek skille. Dzisiaj umek możesz uczyć się online, bez lekcji stacjonarnych, z każdego miejsca na mapie. Co prawda, jest to większa wygoda, ale stara nauka umek miała ten swój klimat. Dziś, jak wiadomo, twórcy upraszczają grę dla nowych graczy. Aktualnie do 20 levela. Prowadzić jak za rączkę. Przez to na przykład kultowy quest na broń żywiołów stracił na wartości. Gdyż kiedyś broń żywiołów to był często jedyny unikat, na jaki mogłeś sobie pozwolić przed pójściem na expo goblinów. A teraz na 20 levelu za frajer dostajesz hero rękawice XT. Więc jak można się domyśleć, system przedmiotów jest rozdupcony. Kiedyś jak miałeś full hero set, to byłeś królem świata. Dziś mam full hero set i czuję się jak frajer do bicia. Odbili ze skrajności w skrajność, gdyż na samym początku Margonem heroiki były dosłownie na poziomie legendarnym. Później był okres, że jak miałeś jedną legę, to szczena innym opadała, a dziś bez legendarnego seta w PvP zamiatasz dywan. Za każdy level dostaje się jeden punkt do rozdysponowania w umkach, ale co z tego, skoro expienie, czyli poświęcanie swojego czasu grze, jest mniej ważne od wydania na nią pieniędzy. Mając 170 level możesz dostać wpierdol od chłystka ze 140, bo wydał się na gierkę. Pay to win vibe. I żeby była jasność, nie boli mnie mój brak legendarek, do czego się otwarcie przyznaję, tylko że dziś full lega set stał się swego rodzaju normą, by móc jakkolwiek konkurować z innymi. Wiecie, słowo legendarny, oparte na legendzie, niebywale rzadki, potężny przedmiot. Tymczasem jakiś Maciuś, full lega secik, gdzie żadnej legi sam nigdy nie dropnął. XD. Dla tych, co nie wiedzą, aktualnie w grze są 4 powszechne wartości przedmiotów. Zwykłe itemy, potocznie zwane zwyklakami, unikaty, heroiki, później jest długo nic. I legendarki. Sofia, Brudas, niewidzialny. To są niewidzialni, to Brudasy, wiadomo, o co chodzi. Ta Sofia to na pewno nie jest baba. No i w trójkę ubijemy na pewno. Choć ta Sofia to na minus 24 rep. Cipcia straszna. Radek. Radek idzie, Radek przyszedł. Jemy z Radkiem jeszcze. O kurwa, leka dropła. Sofia. Kurwa, no jej. Ha? Pierdolę ten kutasek. No i co, i poledzę. Bo niestety. Kurwa, że nie do mnie. Pierdolona Sofia. Jebana. Chuj z tej legi. No ale i sam bym tego i tak nie robił tak naprawdę, no to. Nie ma co się ten.
co się smucić. Ajajaj. No i takie to życie właśnie. Wracając do umek, wchodzę jakiś czas temu na Margonem i okazało się, że szybki przycisk zmiany umek zjebali i wymienili go na system zmiany całego seta. Kolejna rzecz stricte dla spoceńców zamiast dla normalnego gracza. Ktoś spyta, jaka jest różnica? Otóż to zobrazuję wam to w ten sposób. Mamy sobie łowcę. I jak wiecie lub nie wiecie, łowca ma trzy rodzaje broni dystansowych. Pierwsza, zwykła, czyli sam damage bez dodatków. Druga, pod głęboką ranę. Trzecia, pod truciznę. I kiedyś, w zależności jaka broń była dostępna na dany level i jaką akurat udało ci się zdobyć, to używałeś do tej broni spersonalizowanych umek. Dajmy na to, jak miałeś łuk z trucizną, to wybierałeś umki zwiększające damage z trucizny. A dzisiaj chcą, byś to łączył jeszcze z całym uzbrojeniem i najlepiej pod danego przeciwnika, daną sytuację i chuj wie co jeszcze. Jeszcze gdyby zostawili to tylko na otchłań, gdzie personalizujesz postać tylko pod PvP, to byłoby git. Ale tak nie jest. Dla normalnego gracza to jest tylko upierdliwość, bo jeden dobry set skomponować z pasującymi umkami, to już jest wyzwanie. A teraz oczekuję, kurwa, że będę mieć 9 różnych setów w zależności czy tylko expie, czy walczę z kolosami, czy toczę walkę z graczem, który gra magiem, wojem, bądź tropem i w sumie zależności jaką trop ma broń, to by pasowało przygotować pod niego odporności magiczne. No aktualnie chuj mnie to boli, w każdą rubrykę wkładam ten sam set, ale jest i tak srania z tym, że jak wbijesz level i założysz na przykład nowe rękawice, to zamiast je raz założyć, to w każdym secie będziesz musiał je podmienić, bo jak tego nie zrobisz, a wbijesz level i będziesz musiał założyć nową broń, a przy okazji zmienić z nią umki, to i tak koniec końców będziesz musiał podmienić te rękawice. Kim jest Andrzej? Andrzej jest wombatem. W jednym z questów mamy za zadanie go odszukać. Quest oczywiście wciąż w grze funkcjonuje, ale jest na tyle ikoniczny, że grzech o nim nie wspomnieć. Szukanie wombata po Margonem było jak szukanie igły w stogu siana. Choć przynajmniej nagroda za wykonanie tego questa była bardzo kusząca, gdyż były to zwoje teleportujące do podgrodzia Nidhal. A wtedy w grze tego typu zwoi było tyle, ile kot napłakał. Z kolei moja lista rozpoczętych questów wręcz przeciwnie, nie miała końca. Wtedy się nie dało questów usuwać. No i jak już możecie się domyślać, kiedyś po prostu zwiedzając krainę, nie szukając niczego konkretnego, wędrowałem, aż tu nagle zauważyłem jakieś zwierzątko. Podchodzę bliżej, a to wombat! Oczom nie mogłem uwierzyć, że po tylu latach grania ukończę wreszcie ten quest. Co pojebane, nie mogłem wziąć tego wombata i zwrócić go właścicielce, bo przecież nie wiadomo było, czy ten wombat to akurat wombat Andrzej. Więc musiałem wrócić do babki, a następnie zapierdalać, skakałem przez pół świata, by je dać Andrzejowi, aby je wszamał. No nie wiem jak wy, ale ja po tylu latach błąkania się po lesie i głodowania wpierdoliłbym to kakao i się nawet nie zastanawiał. Więc co to kurwa miał być za test? A po drugie, zawsze się bałem, że jak wrócę z powrotem do wombata, to nie zastanę tamtego gnojka. Kwestia SIENI, czyli stary i nowy interfejs. Pomijając to, że nowy interfejs twórcy wciskają ci na siłę, to ja akurat przyzwyczaiłem się do nowego i twierdzę, że nie jest tak źle, co jak po niektórzy uważają. Kiedyś dodatków na SI była masa i każdy coś dla siebie mógł znaleźć. Dziś aktualnie dodatki na SI to jakiś pierdolnik. Wszystko jest pominusowane z jakiegoś powodu? Przynajmniej te na NI. Mimo mniejszej ilości są oficjalne i zawsze będą zgodne z najnowszą wersją gry. Za to plusem SI jest na pewno jej kompaktowy wygląd, gdyż po pierwsze, dzięki niemu zawdzięcza swój nostalgiczny look, a po drugie, ma mega użyteczne czarne tło, na którym możesz na spokojnie porozwieszać swoje dodatki. Bo nie oszukujmy się, na nowym jest jakaś masakra z widocznością, szczególnie kiedy chcesz widzieć więcej niż jedno dodatkowe okno, nie zasłaniając przy tym reszty. Tak samo czat był mega bardziej czytelny, miałeś 4 zakładki, które wystarczały, a nie kurwa 8, których teraz nawet nie możesz zminimalizować. Na SI mogłeś wyłączyć czat, albo zrobić jego mini wersję, a teraz jak wyłączysz czat, to widok się irytująco przesuwa, a opcja zminimalizowania czatu nie istnieje. Czekam aż dodadzą dodatek na zmianę koloru tła na zielony, by był bardziej podobny do kultowego SI. W starym interfejsie, i to jeszcze starszym niż ten co jest teraz, w piątej zakładce zamiast ikonki nuty była rzymska piątka i wtedy w tej oto zakładce siedziała buka. Poważnie, była tam buka. Postać z muminków, której bały się dzieci. Ja muminków nie oglądałem, przez co sama buka mnie nie straszyła, ale sam fakt, że w każdej sekundzie możesz sobie z dupy zerknąć na bukę w grze, która nie jest w żaden sposób z nią związana, był lekko creepy. Z rzeczy w grze, które według mnie zostały zmienione na dobre. Quest z TP do Werbin. Już nie jest tak wkurzający. Kiedyś musiałeś dojść do Werbin, pogadać z gościem, wziąć kufer i zanieść go z buta do Idhan, bo nie można było go teleportować. I później wrócić z powrotem znowu z buta tą samą trasą do Werbin. A teraz, jak już przechodzisz z tą skrzynią do Idhan, to chłopcie tepa do Werbin i nie musisz tyle zapieprzać. Kolejną rzeczą zmienioną na plus są kołczaki.
kołczan. Nie wiedzieć dlaczego dalej ten rodzaj EQ nazywany jest strzałami, a nie kołczanami, ale do rzeczy. Łowca i trop cierpieli na kończące się strzały, które z EQ ubywały prawie tak szybko jak mikstury leczące. Więc musiałeś dysponować miejscem w EQ, by mieć miejsce na mikstury i jeszcze na strzały. Była to dodatkowa trudność tych klas, bo żadna inna nie miała niczego podobnego. W stylu, no nie wiem, ostrość twojej klingi słabnie, więc musisz ją naostrzyć. Albo coś takiego. Teraz nie tyle, że jest to kolejne ułatwienie, to po prostu im o większy balans gry. Spoko również, że dodali kolejny punkt z teleportem, który bazuje na tym samym mechanizmie, co teleport do Tuzmer, czyli jakimś słabym łączu, przez co jest jakby wieża teleportująca, a nie członek tego astralnego klubu. Przez lata oczywiście na plus zmieniła się grafika, choć nie wszyscy się tutaj ze mną zgodzą, bo dla nich to kolejne odstępstwo od nostalgii. Za to jedną z najlepszych rzeczy, jaką dodali przez te lata do gry, są kolosy. Czyli tytani, do których nie potrzebujesz mieć klanu. Coś cudownego, po tylu latach coś dla solowych graczy. Z rzeczy, których za to nie rozumiem. Zamiast dodać nowy content do gry, to przekształcają stary, by funkcjonował po prostu na innych przedziałach levelowych. Po chuj w sensie. Rozumiem jeszcze przeniesienie jakiegoś expo w inne miejsce, by było to bardziej spójne ze światem, czy coś w tym stylu. Hashtag kopijny potwerpin na zawsze w sercu. To takie przenosiny levelowe są bez sensu. Po pierwsze, nic to kurwa nie wnosi na dobrą sprawę. Po drugie, jeszcze bardziej oddala to graczy, którzy grają głównie z sentymentu. Nie ma żadnego argumentu za tym, by wprowadzać taką zmianę, a ją robią. Bo niby po co? Pod pretekstem odświeżenia gry? Chyba pod pretekstem niszczenia kurwa jej balansu, bo stare itemy z tych potworów nie znikają. A one dalej są, tylko że nie można ich zdobyć. Parę słów o Mietku Żulu. Mietek to postać legendarna, owijana tajemnicą, jakim sposobem Żul stał się herosem. Miał nawet swoją piosenkę. Dziś wam zaśpiewam o Mietku Żulu, soczasz alkohol, pił do bólu. A teraz jak się zrespi, to gracze nawet nie pełzną, by go zabić. Dziś niestety Mietek Żul stał się po prostu Żulem. O jest, faktycznie. A to w dwójkę go zrobimy? No w sumie 25 poziom ma. No to dawaj F. Co, F od razu? Gówno, nic nie dropło. Ale masz w karierze ubitego. Moje drugie konto to już moje aktualne konto. Tym razem zacząłem grę od stworzenia postaci na świecie Classic. Na świecie, na którym by mieć tam postać, wpierw trzeba było zrobić dziwny myk, który pochwalę się, sam odkryłem. Gdy zapraszałem do gry osoby, które nie miały wcześniej styczności z Margonem, to mówiłem im, by stworzyli postać na klasiku, żebyśmy grali na wspólnym serwerze. Proste i logiczne? No właśnie nie do końca. Haczyk tkwił w tym, że świeże konto podczas stworzenia swojej pierwszej postaci nie miało dostępu do stworzenia jej na świecie Classic, więc wpierw musiałeś stworzyć postać na obojętnie jakim świecie, by chwilę później wejść na swój profil w opcji tworzenia kolejnej postaci i tam dopiero wybrać postać i powiązać ją ze światem Classic. Do tej pory nie wiem, czy to był błąd, czy selekcja świeżaków, by się nie dostali na ten serwer. W 2013, czyli ponad 10 lat temu, magazyn CD Action rozdawał kody do Margonem. I mogę się pochwalić, że jako jeden z nielicznych graczy zdobyłem strój z tej gazetki i posiadam go do teraz. Tak się on prezentuje, z innych ciekawych przedmiotów mam tę oto broń. Nie byłaby niczym szczególnym, gdyby nie fakt, że jest to dwuręka, a dwuręki na Paladyna usunięto. Więc jedyne jakie się ostały, są te, które zostały zdobyte przed wprowadzeniem tej zmiany. Legalny cheat, święty graal mojej kolekcji. Co ciekawe, spytałem się czatu GPT, kiedy zostały usunięte dwuręki na Paladyna. No i chat GPT odpowiedział mi, że w 2014. Dziwne, bo ta dwuręka jest z 2016, więc no, ktoś tu kłamie. Oprócz tego mam tak, miecz leśnej istoty, również nie do zdobycia item. Wiąże po założeniu, jak widać jest nienoszony. Zawsze myślałem, że wbiję tutaj 77, a jednak przestałem grać. Oprócz tego mam tak, 2013, jakąś księgę, kapelutki, splot słoneczny lisza. Tego lisza chyba już tam nie ma. Mam jeszcze złą łopatę, taka zabawna gra słów. Oczywiście wykrywacze herosów, zawsze je zostawiałem, myśląc, że później będzie odpowiedniejszy moment na użycie ich. No jak widać, przestałem grać. Tutaj ile jest rzeczy nastakowanych na siebie, to strach myśleć. I mam małą butelkę staminy. Ktoś spyta, jakiej staminy? Przecież w tej grze nie ma staminy. O tym będzie później. Tak samo to Uni. Możliwe do zdobycia, brak danych. No to dzięki, mi powiedzieliście. Ale z tego co powinienem, to było z Herosa. Jedna legendarka, druga legendarka. No jestem milionerem, no co ja będę... Co ja będę kłamał. Zostawiłem sobie również pozostałości po strzałach. Jako gracz, który grał głównie łowcą, to taka fajna pamiątka, myślę. Najserdeczniejsze życzenia z okazji 10. rocznicy gry Margonem. O, proszę bardzo. Tutaj gacie po tacie, o, kolejny zwój.
Ten pryloczek chyba też nie jest do zdobycia, bo on był z siedziby Margonem w Margonem, jakby. Co tu jeszcze jest? Aha, połączenie zostało przerwane. No świetnie, dzięki. Gratulacje, użytkowniku. Zostałeś wybrany jako dzisiejszy zwycięzca darmowego iPhone 6s PlayStation. Butelka grogu 2015. Tutaj gorylek, słodki czarny. O, kolejna flinta. Wiewiórka, o moi drodzy. Fajna wiewióra. Na myranie to mam wpyte rzeczy. Myczojeleń 2020. Co on tu robi? Stawia język chyba. O, pokaż jęzor. Ha? Ale... Cwaniaczek, kurwa, dobry jest. Strażnik depozytu. Tu mam burdel. Dzisiaj chciałam wam pokazać moją torebkę. Tu na później jakieś hair pokupione. Tort z białym lukrem. Trochę sus. Ciupaga harnasia. Górolskie przebronie. Moi drodzy, na tempeście. Łuk żywiołów. Item już nie do zdobycia, gdyż za quest żywiołów nie ma w ogóle unikatu. Jest jakieś gówno. Moc demilisza. To chyba też nie jest do zdobycia w ogóle. Na nomadzie, no to... 100 skrzyneczek do otworzenia. Kolejny item z żywiołów. To sobie kupiłem na 40 broni. Ale nawet nie wpiłem tego 40. Złote piórko. O tak, to była przygoda z miasteczkiem Chicken Creek. Oh yeah. That's fucking shit. Na pierwszej pozycji twojej głównej torby znajduje się zbyt wiele przedmiotów. Dzięki. 71 teleportów na mapę Ithan? Co jest? Ja nie wiedziałem, że takie rzeczy tu są. To mam białą sowę, moi drodzy. O tej białej sobie jeszcze wspomnę później. Przestraszony wąż. Tu-du-du-du-du-du. Tutaj mamy zajączka, moi drodzy. I co? Jakieś wąsy. Żeglarski secik. Jajko. Kolejny łuk żywiołów. O, sok marchewkowy. No to idealnie pasuje do zająca. Bardzo smutna karboszka. Ja cię chyca. Niby fałszywy rubin, a jednak zawiera 30k. Czyli nie jest taki fałszywy do końca. Latawiec. Tomasz Zithan. Pasko w boja. Jedyny taki bryloczek. No chciałbyś taki, chłopie. Chciałbyś. To jest bryloczek w ogóle BMW. Z logiem BMW. Do samochodu. Gdzie jest samochód? Ha, nie ma. Trzymam jeszcze błogo w razie jakiejś poważnej bitki. Zostałem i 3. No i się kurzam. 4 lata. Swego czasu w Margonem doszła do mnie taka plotka, że to tajemnicze miejsce przy Eku to tak zwana kieszeń, z której może ci wypaść przedmiot, jeśli go tam umieścisz. Więc po prostu byłby przypał, gdyby coś drogocennego wypadłoby ci przy innych graczach. Jestem naprawdę ciekaw, czy ktoś słyszał o tym oprócz mnie. No mi osobiście stamtąd nigdy nic nie wypadło. Albo tego po prostu nie pamiętam. Margonem Duel, czyli Margonem przeznaczone na urządzenia mobilne, które i normalnie mogłeś expić i tak dalej. Świeżo po jego powstaniu, gracze byli kuszeni pobraniem tej aplikacji, gdyż za wbicie tam 20 albo 30 poziomu dostawało się zwierzątko, sowę. Właśnie tą, którą wam pokazywałem wcześniej, która na tamten czas była jedynym bezpłatnym zwierzątkiem, jakie można było zdobyć. Później Margonem Duel zostało usunięte, jakiś czas później powstało Margonem Mini, które de facto również już nie istnieje, lecz samo Margonem Mini było OP, gdyż w tej apce oprócz zdalnego bicia elit można było zdobyć torby z dużą ilością miejsca za stosunkowo małą cenę. Ekspienie w tej grze było ograniczone przez odnawialną staminę, ale za pokonywanie stworków była szansa na właśnie wypadnięcie takiej buteleczki ze staminą, którą również wam pokazywałem. Z tego co jeszcze pamiętam, Margonem Mini miało swój dedykowany serwer, gdyż jak stworzyło się postać przez apkę, to przypisywało ją do serwera, który nie był widoczny wtedy na liście serwerów na przeglądarce. No i z racji usunięcia Margonem Mini, ten serwer już chyba jest widoczny, albo tak nie było i zmyślam. Ale no coś takiego pamiętam, więc coś chyba jest na rzeczy. W okolicach 2016 roku, przeglądając forum, natknąłem się na konkurs dla osób posiadających postać na świecie Zemyna. Nie pamiętam, jaki był konkretnie temat tego konkursu, ale pamiętam, że zająłem w nim pierwsze miejsce, zdobywając około 15 milionów hero i chyba jeszcze jakiś unik. Ale jak ja to zrobiłem, że wygrałem konkurs? Otóż to, narysowałem na kartce Pikachu. Ha, ale to nie był zwykły Pikachu. Ten Pikachu założony miał legendarne rękawice Tarmusa Woodena. Najgorsze jest to, że po pierwsze, nigdzie nie mam tej kartki, po prostu rysunek mi zaginął. Po drugie, przeszukałem całe forum Margonem i nie znalazłem niczego takiego jak archiwum, przez co no nawet nie mogę udowodnić wam, że taki konkurs miał miejsce, bo po prostu te posty na forum zostały usunięte. Więc jedyną rzeczą, jaka mi pozostała po tym konkursie, jest to hero. I nawet na poczcie nie mam tego kwitku o odebraniu tego hera, nie? Z tego wszystkiego po prostu najbardziej mi szkoda tego rysunku, że się nie odnalazł. Ale może za parę lat gdzieś go odnajdę. Ale szczerze już w to wątpię.
Część z was pewnie wie, że w Tuzmer znajdują się łaźnie. Płacisz trochę golda i możesz pomoczyć pikselową dupkę w pikselowym basenie. Lecz kiedyś można było zrobić tam coś jeszcze. Wyteleportować się stamtąd w pizdu. I mieć plażowego skinka za free. I co ważniejsze, na zawsze. Bezterminowo. Oczywiście dopóki sam nie zmienisz sobie skina. Mi się kiedyś znudził ten plażowy skin i zmieniłem go na jednego z tych zdobywalnych przez level. I jakiś czas później zablokowali możliwość teleportacji z tamtych łaźni. I było mi bardzo przykro z tego powodu, bo bym miał kolejną rzecz, która byłaby już nie do zdobycia. A jeśli teraz chcielibyście mieć plażowy kostium, to wystarczy, że kupicie bilet na niby wyspę i tam są do zakupienia plażowe stroje za golda. W starych czasach Margonem, oprócz zaludnionego Itchan, można było dostrzec itemy rozrzucone na przykład po dachach, ścianach budynków itd. Czyli miejscach, na które domyślnie gracz nie może wejść postacią. Po prostu nie masz prawa się tam znaleźć. Więc itemy, które tam lądowały, były za sprawką A. Adminów, B. Cheaterów. Dla sprostowania, nie jestem ani adminem, ani cheaterem. Zbugowałem się w koronach drzew Witchan. Z jakiegoś powodu. I w dodatku byłem zablokowany, bo moja postać mogła chodzić tylko po tych koronach drzew. Nie dało się w żaden sposób zejść na ścieżkę. Ludzie zeszli drogą i mnie mijali, mieli łeb rozjebany, pytali się mnie, co ja tutaj robię, jak ja się tu znalazłem. No, sam sobie mogłem zadać to pytanie, nie? Ogółem z jednej strony miałem bekę, a z drugiej przerażenie, że zaraz mi ktoś podkabluje do administracji i że dostanę bana za cheatowanie. No bo jak to wytłumaczysz? Że no nagle coś się popsuło i wszedłeś w strukturę gry? No nikt cię nie uwierzy. Na szybko wtedy przeglądnąłem ekwipunek w poszukiwaniu zwoju teleportującego i na szczęście taki znalazłem i wytepałem. Parafrazując klasyka, świetna przygoda, nie zapomnę jej nigdy. Oczywiście to nie był jedyny błąd. Na jednym ze streamów zbugował mi się pyłek astralny i miałem go przyczepionego przez cały czas na ekranie. Tam dalej, ten pył rozjebany. Rozumiesz, o co chodzi? By the way, pyłek astralny to jest jakieś gówno. Mam go, nie wiem, z 70 tysięcy. I wszędzie go zawsze pychają na eventy z jakiegoś powodu, z masakra. Trzecim błędem jest aktualny błąd z ilością miejsca wyku, gdyż jak widać, mam jedno miejsce, ale w sumie to dwa. Czwartym błędem jest przeskakiwanie czatu, gdyż za każdym razem, gdy użyłem spacji w oknie tekstowym, to klasycznie, zamiast robienia odstępu, przeskakiwała mi ona na początek zdania. W następnym rozdziale pokażę wam trochę tego więcej. Witam, godzina 2:58. Szukamy osób do ubicia Herosa. Są dwie opcje, albo ktoś tu przyjdzie i mnie zajebie i to Viviane, albo uda się kogoś znaleźć. Kurwa, no Chuck Norris by był, o, Master Klocek. Kurwa, no jak to jest wylogowany Master Klocek? Zobaczymy tak, profil tego, nic po nie. On nie ma szans. Pisałem tutaj do paru patafianów, ale no wychodzą, no nie ma opcji, nie? Suchy Piotrek. Dawaj, kurwa, Suchy Piotrek też nie. Ja cię nie znam. Siema. Wiem, że... Kurwa, się nie da napisać tego. Wiem, że nie... Kurwa! Prawie wylałem picie. Siema. Kurwa, jak to jest wylogowane? To czemu pokazuje jakieś stare parametry? Siema. Kurwa. Gracz jest wylogowany. No to jak mam... Siema. Reputacja minus 29, kurwa? Do kogo ja tutaj dodałem do tej gry? Wydaje się tak szczerze dobrym ziomeczkiem, no to ja nie wiem, kurwa, w czym problem. 3:19. Nic się nie udało zrobić jeszcze. Porysek nie. Pedro Al Capone. Kurwa, no nie da się tego tu napisać, no. Kurwa, nie. Nie loguj i wylogował. Rozumiesz, kurwa? Jakie to są pajace, naprawdę. Nie mogą 5 sekund poczekać, bo im, kurwa... Coś odjebie. Halo? Czemu ci ludzie nie piszą? Czemu to są jakieś, kurwa, boty jebane? Ty, nie ma nic. Nie ma żadnych danych już. Ja pierdolę, jak mi cudem w ogóle teraz nic nie pokazuje? Dobra. Jak my tego nie ubijemy, to się spierdolę, tak szczerze. O kurwa. Ja to tutaj leżę i kwiczę, nie? Coś się udało. Natantka dla siebie dostał. No to kurwa. Chuj mi w dupę, jak zawsze. Nigdy nic nie może być pode mnie. A few minutes later.
Okej. Okay. Boko. Teraz tak, nie dajemy mu hejsiwa za zbroję, jesteśmy do przodu i gra się toczy. 190M. Co? Git cenka? Co mówisz, Jurson? Że dobra cena? Jak zaczynałem grać w Margonem, problem z pieniędzmi był czymś powszechnym. Lecz na stronie głównej Margonem istniało pewne rozwiązanie. Odnośnik, który raz dziennie dawał trochę golda. Nigdy bym tego przycisku nie zauważył, gdyby ktoś mi o nim wcześniej nie wspomniał. No i pewnie to był Mirek. Ale co do zarobków, jednym z najbardziej opłacalnych sposobów w grze na zarabianie jest wystawianie przedmiotów u aukcjonera. Kiedyś na owych aukcjach były powystawiane dziesiątki łbów mitrilowej łapy. Ten oto łeb był potrzebny tylko do jednej rzeczy. Do wykonania questa na 10 level, pozwalającego mieć teleport do Tornek. Wtedy mitrilowa łapa miała 30 poziom i pokonanie jej było wykonalne, i to z dwóch powodów. Pierwszy, twoja postać była za słaba, aby móc ją od razu pokonać po wzięciu questa. Drugi, zawsze ktoś tam stał i ją ubijał, właśnie po to, by później wystawić jej łeb na aukcję i zarobić siano. W tym wypadku ten system koegzystował. Jedni dostawali potrzebny im łeb, drudzy dostawali potrzebne im siano, gdyż nikt z graczy nie czekał na to, aż sam wbije level na tyle duży, by ją własnoręcznie ubić, tylko no, każdy kupował łeb z aukcji. Dziś mitrylowa łapa ma 18 level i sam musisz ją ubić, bo na aukcji już jej łba nie znajdziesz. W 2020 był mój największy powrót do grania w Margonem. Powrót na świat Lelwani, stworzenie łowcy Myrana i wielka rywalizacja z Jannere. Później nawet stworzyliśmy kanał na YouTubie. My z Margonem. W sensie, że M od Myrana i Y od Janere, wiecie o co chodzi? Na którym było łącznie chyba z 6 streamów i później cały zapał streamerski rąbnął o ziemię. Ale wracając do rywalizacji, co ja przygoniłem Janere z levelem, to ona mnie i tak w kółko. Thank you.
A few moments later. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Dawaj, let's go. Let's go. No, zobaczymy. To na F? Nie. Nie, no nie na F. W sensie ubijemy ją, ale... No ubijemy ją oczywiście, ale to trzeba jest klimatu dodać. No, to trzeba tak, tak przeczołgać się przez te bicie. Ale że fokusuje ona lepszego gracza? Latająca miotła Atalii! 88 mioteł tepających do Tristam. Ale gówno jebane. Wiesz co, mi się przyda, bo ja ostatnią miotłę mam. Tego nawet nie sprzedamy, bo kto to będzie chciał? No, bez sensu. Dotychczas największym moim wbitym levelem był 75, w którym nastąpiła długa przerwa od Margo. Z Jannerę udało się dobić rekordowo do 140 levelu i dopiero wtedy przestaliśmy grać, głównie przez boty. Wręcz nie tyle co przestaliśmy, co po prostu grać się nie dało. Ekspowiska były puste, a te boty jak nasteredowane były silniejsze od ciebie. Aktualnie problem z botami w moim odczuciu jest znikomy i jego tak nie odczuwam, ale za to odczuwam, jak co 3 minuty wyskakuje mi okienko kapczta sprawdzające, czy nie jestem botem. Kurwicy idzie dostać. Tak naprawdę już nie wiem, co jest gorsze, boty czy to okienko. Powrócę jeszcze na chwilę do 2013 roku, czyli kiedy grałem jeszcze na klasiku. Był event halloweenowy, specjalna mapka, questy i tak dalej. Jednym z zadań było przejście przez labirynt, w którym jak widać wiele drzwi stało na naszej drodze i aby przejść dalej trzeba było odpowiedzieć poprawnie na pytanie, bo inaczej tepało cię na początek labiryntu. Byłoby to wszystko w miarę normalne, gdyby nie fakt, że skrzypiący dźwięk otwierania drzwi był ustawiony na max volume. Mówię wam, to był tak przerażająco głośny dźwięk, dorównywał w straszeniu powiadomieniu Ava. Kto wie, ten wie, ale obszczanie gaci gwarantowane. Ten, kto to wymyślił, powinien dostać awans w pracy. I przy okazji wyrok w więzieniu. Zresztą sam fakt, że pamiętam to do dziś, o czymś świadczy. W okolicach setnego poziomu na horyzoncie pojawił się nowy wróg.
Hardcoxu Pro Magie. Sprawa wyglądała następująco. Mieliśmy podobne levele, a ekspowisko to samo. Miśki, przeandaru milami. Więc naturalnie występowała walka o terytorium. A z racji, że teksty typu zajęte expo na mnie nie działają, to walczyłem o każdego niedźwiadka. Do momentu, kiedy to przeciwnik zastawił na mnie pułapkę. Konto ze znacznie większym levelem od teraz pilnowało wejścia do lokacji, nie pozwalając mi przejść. I w tym miejscu wielu by pewnie postawiło krzyżyk, poddało się i czekało grzecznie, aż się miejsce zwolni. Ale nie ja. Zacząłem dumać. Szukałem alternatyw. Szukałem, jak się prześlizgnąć. Aż udało mi się odkryć. Enigmatyczne lustro, pozwalające na przeniesienie się do lokacji Eremu Czarnego Słońca. Czyli lokacji znajdującej się tuż pod samym misiowatym nosem. Omijając przy tym blokujące strażnicze konto. Odpowiadając na pytanie. Tak. Lustra również już nie ma w grze, gdyż cały Erem został przebudowany. Fun fact. Regin z Promagiem się zakumplowała. Krótka historyjka, na jakiejś lekcji zastępczej w podstawówce zagrałem w Państwa Miasta. Raczej nikomu zasad tej gry tłumaczyć nie trzeba. Wylosowała się literka E i nikt oprócz mnie nie napisał nazwy rośliny właśnie na tą literę. I tam, gdzie reszta miała pustą przestrzeń, ja miałem napisane Echinacea. Gostki z klasy to pytali się nauczycielki, czy taka roślina istnieje i czy ja jej czasem nie wymyśliłem. A o owej roślinie dowiedziałem się właśnie przez nic innego, jak właśnie przez Margonem. Oj, ten... Wspominałem wam o tym, że zbudowałem tornek Minecraft? Nie? A, no to ten, to już wiecie. Link do mapy w opisie. Ogólnie to tak, próbowałem odzwierciedlić wygląd budynków zewnątrz, jak i wewnątrz, co było nie lada wyzwaniem, gdyż w Margonem wnętrza budynków mają więcej przestrzeni, niż pozwala na to konstrukcja budynku z zewnątrz. No i weź to połącz ze sobą.